W ogóle o derby, jako derby, no to chyba każde. No. To jest w życiu piłkarza grającego w UKS-ie nie ma nic fajniejszego niż uczestnictwo w takim meczu. To najbardziej stresujący dzień dla kibica. Wypełnione trybuny po brzegi, więc tutaj pod tym względem był bardzo duży plus. To był chyba mecz, kiedy ja na stadionie UKS-u widziałem najwięcej ludzi w ogóle. Nie można obejść na spokojnie i to tak się układa już od 75 roku, jeżeli chodzi o moją osobę. Jest to mecz dwóch utytułowanych zespołów w jednym mieście. I która też, te drużyny mają za sobą dosyć sporą rzeszę kibiców, wiernych im, i wydaje mi się, że też no, ogólnie w Polsce bardzo znane kluby. Wydaje mi się, że to jest taki jeden z głównych powodów, dlaczego te mecze są takie też, ten mecz jest taki rozchwytywany zawsze, że to są jedne z większych derbów ogólnie w Polsce. Mam świadomość, że rutyny przedmeczowe to nie wprowadza 4 dni przed meczem. Natomiast dzisiaj chciałabym się skupić na tym, żeby generalnie powiedzieć o tym dwa słowa. Jeżeli ktoś z Was stosuje je od dawna albo stosował jakiś czas i przestał, trochę chciałabym ten temat przypomnieć. I trochę chciałabym do tego dodać temat związany z tym, jakie działania możecie sobie dodać typowo w dniu meczu albo przed meczem, tak żeby podejść do niego w taki optymalny sposób. Więc to, co może być pomocne, a nie jest nazywane książkową rutyną, to stworzenie sobie takiego planu na sobotę i na niedzielę. Wiecie, że macie w sobotę zbiórkę o 15:30, możecie sobie zaplanować, co będziecie robili, rozpisać to, co będziecie robili w sobotę od rana, co macie zamiar zrobić w hotelu po kolacji. Jeśli mam być szczery, oczywiście, jak najbardziej. Każde derby to jest w życiu piłkarza z przeplatanką w sercu coś niesamowitego. Mecze derbowe nie zawsze są ładnym widowiskiem, ale emocjonalnie to są na najwyższym poziomie. Jeżeli chodzi o kibiców, to nic się nie zmieniło. Duch czasu nie zmienił kibicowania, jeżeli chodzi o derby. No, najważniejsze jest zwycięstwo i pokonanie lokalnego rywala. Mam takie derby ukochane, w których UKS sprawił mi na 50. moje urodziny niespodziankę. Zwyciężył na Widzewie po bramce Marcina Mięciela. No, pamiętam, że miałem też rozwalone te urodziny, bo robiłem je w lokalu Dagana Popowicza w Czarnogórze. I po strzelonej bramce przez Mięciela uczestnicy moich urodzin wsiedli w taksówki, wyjechali na stadion, zostałem sam z właścicielem i właściciel zadzwonił po taksówkę i też żeśmy pojechali na stadion ucztować razem z piłkarzami zwycięstwo na jego stadionie. Piękniejsze wspomnienie mam z bramki strzelonej przez Jacka świętej pamięci Płóciennika. Były to derby na stadionie Widzewa, chyba w 91 roku, o ile się nie mylę. I po mojej asyście strzelił bramkę na 1-0 i te derby chyba bardziej mi utkwiły w pamięci. Pamiętam, jak graliśmy derby u siebie. Przegraliśmy wtedy 3-2. Po niefortunnym rzucie karnym przez chyba Tomka Cebulę zrobionego. To były dosyć ciekawe derby, fajna atmosfera na trybunach. To bym wyróżnił też, ten mecz. No i oczywiście zwycięski w 97 roku, gdzie wygraliśmy 1-0 po bramce
Danielewicza. Nie ma spalonego, szansa przed UKS-em. Danielewicz skarcił Widzew. Proszę Państwa, Maciej Szczęsny przyjrzał się piłce przelatującej obok jego ucha, a ten właśnie piłkarz z numerem 18 ma szansę, bo jeszcze jest... Tam jest napisane 35 tysięcy widzów. Mogło tyle rzeczywiście być, bo pamiętam, że ludzie siedzieli na trybunach, na bieżni i stali na koronie. I na balkonie. I no, wtedy tak. Mało tego, i bramy na stadion były nie chcę przekłamać, ale na pewno godzinę przed meczem zamknięto już bramy. Więc nie wiem, czy wszyscy się dostali, a kuriozalnie gospodarzem tego meczu wcale nie był UKS. Ale zainteresowanie przed tym spotkaniem było tak wielkie, że zdecydowano się ten mecz rozegrać przy Alei Unii. On się zakończył remisem oczywiście, to Jak wiele spotkań z tamtego czasu. I to był taki mecz, kiedy tak naprawdę kibice się przemieszali. Mnie się jednoznacznie z derbami będzie osoba Ricardinho kojarzyła i ta jego fenomenalna bramka na 2-2 w derbach, wtedy chyba w czasie pandemicznym, bo bez kibiców. Tak. To jest jedna osoba, natomiast oczywiście ja mógłbym wymieniać nazwiska i tych nazwisk bardzo wiele poprzednich. Tutaj wspomniany Tomasz Wieszczycki, Marek Chojnacki, którego zresztą jedną z koszulek w kolekcji mam, Witold Będkowski, trenerzy, nieżyjący trener Jezierski, duet Polak Dziuba zmieniający się miejscami, asystent główny. To są te nazwiska. Bueno, la verdad que es un orgullo poder marcar en dos derbis. La verdad que es muy contento porque son dos partidos muy importantes en la historia del club y jugar cualquier derbi siempre es importante. Y bueno, pues eso, me siento muy feliz, muy orgulloso de poder haber participado en la historia de este club y ojalá se pueda repetir este fin de semana otra vez. Łodzi chce wygrać, żeby pokazać tak na dobrą sprawę, kto rządzi w Łodzi. Wydaje mi się, że tylko to się dla każdego liczy, żeby ten mecz wygrać.
jazda, gramy u siebie, w domu. Panowie, potrzebujemy tego. Potrzebujemy tego, musimy to wygrać i wygramy, bo jest dobra robota wykonana. Panowie, dawa, dzisiaj, dzisiaj. Panowie, zacznijmy od prostych. Dobra defensywa, solidnie i w ofensywie odważnie. Uderzenia, dośrodkowania, wejścia w pole karne. Idziemy zgodnie z planem, zadania do wykonania. Kto nas interesuje? Only pitch, only pitch. Asekuracja, pomaganie. Ok? Dawać, jedziemy, głośno. Serducho ciszę, panowie. Serducho dla tych ludzi wszystkich, którzy dla nas przyszli. Panowie, wiecie, jaki to jest mecz dla nas wszystkich. Wiecie, jaki to jest mecz dla społeczności całej. Dajemy to, co mamy. Wszystko z siebie, panowie. Wynik jest sprawą otwartą, ale wejdźmy, pokażmy zaangażowanie, determinację i charakter. Wszystko się ułoży. Jazda, jeden za drugiego. Drużyna! Drużyna! Klubę Łodzi jest! Thank you.